wszystkim, witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym, openingu, unboxingu Kinder Niespodzianek. Tym razem, słuchajcie, są to cztery Kinder Niespodzianki dotyczące serii Princess, moi drodzy. Seria Princess, Toy Surprise, Princess, czyli księżniczki, moi drodzy. Zobaczymy, co tutaj wylosujemy. Jak widzicie, opakowania bardzo fajne, takie przejście fioletu w róż i w pomarańcz. Także bardzo fajnie, jak widzicie, są też tu różne księżniczki i zobaczymy, co się będzie kryło w tych jajeczkach. Dodam, że nie są to polskie Kinder Niespodzianki. Te Kinder Niespodzianki są pochodzą z Czech, więc zobaczymy, co tutaj nasi południowi bracia mają za zabawki. Słuchajcie, pierwsze rozpakujmy sobie, może ten papierek, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No to jajeczko, jak widzicie, ma takie swoje dość dziwne kreski. Wcześniej tego tak naprawdę nie było w Kinder Niespodziankach, a tutaj widzę, tym się różni od naszych polskich Kinder Niespodzianek, to no właśnie takimi dziwnymi kreskami, jak widzicie. A tutaj, jeżeli chodzi o sam papierek, jak to wygląda, zaraz to, słuchajcie, o, zaraz to tutaj naprawię, żebyście widzieli cały w okazałości ten papierek. Czyli to mniej więcej w ten sposób wygląda, żebyście widzieli, moi drodzy. Proszę bardzo, tak wygląda ten papierek. Jeszcze przybliżę do kamery. O, właśnie, to jest Princess, seria właśnie czeska. A ja, jak wam pokażę, jak zwykłem otwierać te jajka, najpierw troszkę ściskamy tutaj. Nie wiem, czy mi się uda otworzyć to. O! Jest, proszę bardzo. I zaraz zobaczymy, co my tu w tym jajeczku będziemy mieli. Jestem aż ciekawy, słuchajcie. Mam nadzieję, że i wy również. Jak widzicie, to jest otwieranie, to pudełko plastikowe jest, słuchajcie, klasyczne, takie stare. Było takie, jak widzicie, jest takie zakręcane. Te nowsze Kinder Niespodzianki mają po prostu takie wieczko i to się w ten sposób otwiera. Tutaj natomiast dwuczęściowe, tak jak kiedyś było w tych starszych Kinder Niespodziankach. No ale zobaczymy. Jak mówię, Kinder Niespodzianki z Czech, jak widzicie, są takie dość drobne zabawki. Nie ma też tych plakietek, więc ciekawe. Ciekawe, jak to wygląda. Nie wiem, czy będę w stanie to też otworzyć ręcznie. Myślę, że tak. A właśnie, tutaj jest otwarcie tego. No i zaraz sobie skompletujemy, bo to jakiś statek jest, z tego co widzę. Jest tutaj instrukcja, jak go złożyć. Mniej więcej tak to wygląda. Battleship, tak? Statek wojenny. Zaraz go sobie tutaj, moi drodzy, złożymy, ten stateczek. No tutaj pewnie trzeba w ten sposób to włożyć, prawda? Po pierwsze, zróbmy coś takiego, bo tutaj są też jakieś... A, my możemy tym sterować, jak widzicie, możemy tym jeździć, więc ciekawe, tutaj takie rzeczy są wprowadzane, dość ciekawe, dość ciekawie to wygląda. Jak widzicie, tutaj jest pierwsza część, ja jeszcze sobie zerknę mniej więcej, jak to wygląda. Tutaj się wkłada z tyłu te duże, tak, nie wiem, w jaki sposób ja bym miał to tam włożyć, chyba w ten sposób, prawda? Chyba w ten sposób jakoś. Tutaj musiałbym włożyć, złożyć ten stateczek. No, trochę techniki i człowiek się gubi, ale mniej więcej tak to wygląda. Tutaj wkładamy właśnie to kółko, żeby można było jeździć tym. No i tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda, jeżeli chodzi o ten statek. Słuchajcie. Dobrze, tu są te kółka, tutaj pojedyncze jakieś inne, prawda, cztery. No i te kółka powinny wchodzić tutaj, zostać dopasowane, jakby nie było, prawda? I one powinny tutaj wystawać z tego. Tutaj się powinno je móc jakoś włożyć, o właśnie, w ten sposób. No i teraz nasz statek może pływać, jak to tam... Tak mniej więcej wygląda. I wkładamy zaraz tutaj, słuchajcie, do tego naszą łajbę i zaraz popłyniemy w, słuchajcie, w rejs. Ale tak jak mówię, sobie jeszcze tutaj troszkę posteruję tym, bo widzę, że niezbyt fajnie tutaj to można trafić do tego. O,
Wejdziesz mi tu, drugi panie? Nie wejdziesz. No cóż, no niestety te zabawki niektóre ciężko złożyć, ale tak właśnie wygląda nasza łajba, którą możemy płynąć, słuchajcie, w rejsy. Tak to wygląda. Czyli to jest pierwsza nasza zabawka z Kinder Niespodzianki. Są te elementy, tutaj możemy włożyć, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To są te elementy, pierwszy statek, który udało nam się wylosować. Tak wygląda, słuchajcie. Łódź. Otwórzmy kolejną Kinder Niespodziankę i zobaczymy, co w niej się tutaj, słuchajcie, kryje. Zobaczmy. Oczywiście znowu, oj, ułamało mi się. Nie tak jak chciałem, no ale cóż, takie życie. I zobaczmy, co tym razem tu mamy. Kolejna jakaś zabawka, tym razem czołg. Chyba nie uda nam się zdobyć, słuchajcie, księżniczki, bo to jest seria właśnie, gdzie są figurki księżniczek. Tym razem mamy czołg, słuchajcie, z tego co widzę, tak? To jest, tak, czołg z rakietami, łohoho. Moi drodzy, co tu się dzieje? Czyli tutaj na pewno trzeba wpiąć te rzeczy, prawda? Super, jakieś czołgi tym razem. Ohoho. To tutaj za jakieś rzeczy się dzieją ciekawe. Dobra. No i teraz tak, jak tą klapę tutaj podpiąć? To jest ciekawe. Aż powiem bardzo. A, tędy, w ten sposób. Tak. O właśnie. No i będziemy mieli czołg. Będziemy mogli jeździć czołgiem. Tylko te zabawki widzę. Je. Ojejku, trudno tutaj włożyć te różne rzeczy. Super. Pierwsze będę musiał wyciągnąć to pewnie i tu włożyć i teraz. Super, no i mamy rakiety. A, czyli to taka Katiusza w sumie jest. Słuchajcie, tak to wygląda. Proszę bardzo, jakaś Katiusza. Ma ten rakiety, więc bardziej Katiusza, czy jakaś wyrzutnia rakiet. No to jak widzicie, mamy dwa takie znaleziska w tym Kinder Niespodziance, ale polujemy cały czas na księżniczkę jakąś. Zobaczymy, czy będzie jakaś figurka księżniczki tutaj. Mam nadzieję, że tak. No bo co, no? Nie będzie? O, proszę, to się nam bardzo ładnie otworzyło. I zobaczmy teraz. Zobaczmy teraz, czy coś tu będzie ciekawego. No nie, znowu jakiś statek? Chyba nie mam szczęścia, słuchajcie, do tego. Niestety. Słabo, słabo. Ale mam nadzieję, że wrzucicie, słuchajcie, łapki w górę. Jak będzie około 50 łapek w górę pod tym filmikiem, słuchajcie, no to kolejna łódka, tylko tym razem inny kolor. Dajcie 50 łapek w górę pod tym filmikiem, słuchajcie, no to wtedy zrobimy kolejny unboxing. Bo to są Kinder Niespodzianki z trzech, moi drodzy. Więc myślę, że warto, słuchajcie, dać te łapeczki. I będzie więcej tych, słuchajcie, openingów. Teraz już wiemy mniej więcej, jak to ułożyć tutaj, żeby to miało rączki i nogi. Ja i tu będę musiał tak mocniej ścisnąć. Ojejku, nie wiem, czy mi to tu wejdzie teraz. Ohoho, no to może być problem, słuchajcie. Może być dość duży problem. Bo troszkę nie bardzo mi chce to tam wejść koło. No, będzie problem, więc na razie nie będę wkładał, jeżeli chodzi o koło. Natomiast złożymy sobie dalszą część. Jak widzicie, różni się to tylko kolorem od naszej łajby. Ta jest pomarańczowo-niebieska. Natomiast poprzednia była czerwona, słuchajcie. Zielona. Więc to pewnie jakaś inna frakcja. No i kolejna łódka, jeżeli chodzi o to. Łódź taka, nie wiem, czy to nie jest podwodna nawet. No i zobaczymy. Kolejne jajuszko otwieramy. Oby nam się tutaj, słuchajcie, też udało. Mam nadzieję, że tym razem się uda tutaj uzyskać lepsze rezultaty. Ojejku, jak to zabrudzone jest to jajeczko tą czekoladą. Zobaczmy, co my tu mamy, słuchajcie. No nie, no. No nie, no. Tak być nie może. Kolejny samochód. No troszkę słabo nam tutaj to idzie, jeżeli chodzi o te zabawki. Ojejku, tutaj się troszkę tej czekolady narobiło. No, ale cóż, coś za coś. Co tym razem? Co tym razem mamy? To jest, słuchajcie, Small Race Car. Proszę bardzo, numer pierwszy, więc to się nam poszczęściło. Wóz, słuchajcie. Chcę to tak jakoś pokazać. No i zobaczymy, no. Ten wóz możemy złożyć zaraz.
Jak widzicie, tu pełno tego plastiku. Jest tak słabo trochę, jeżeli o to chodzi. Dobra, okej, tu koło możemy włożyć. Tutaj pewnie kolejne, no ale ten plastik tutaj nam przeszkadza. O, i się odłamało, super. Super, koło mi się złamało. Najgorzej na świecie. No cóż, tak to jest. Niestety niektóre rzeczy są tak słabo zrobione, falernie. Ale postaram się to jakoś potem naprawić. Niestety, czasami tak bywa. Tutaj muszę pewnie to włożyć. Prawda? I tutaj to. No i tak by wyglądał ten nasz samochód. Że nie ma kół, ale to postaramy się jakoś... Postaram się to jakoś oczywiście naprawić. To jest nasz samochód z tej serii. Jak widzicie, niestety nie udało nam się tutaj zdobyć jakiejś figurki księżniczki z serii Princess Toy. No ale mamy za to te właśnie tutaj pojazdy, tak? Wojskowe, też samochód. No niestety, szkoda. Tutaj jeszcze pokażę tą karteczkę. Princess, to był unboxing, słuchajcie, Kinder Niespodzianek z serii Princess Toy Surprise. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że pod tym filmikiem będzie 50 łapek w górę, to zrobimy kolejny opening, tym razem może jakiś inny Kinder Niespodzianek, ale też z Czech, słuchajcie. No i też tam mam potwory i spółkę i w ogóle inne fajne rzeczy, więc mam nadzieję, że Wam się opening podobał. No niestety nie było jakiejś princesy, księżniczki, ale mimo wszystko zapraszam na kolejne odcinki. To byłem ja, Wy byliście Wy. I do zobaczenia. Pa, pa, trzymajcie się. Cześć.